Dzień dobry panowie premierze, dzień dobry panowie ministrowie, dzień dobry państwu. Jeśli na szybko informacja dotycząca Raciborza. Rzeczywiście mieliśmy w nocy przesiąg, ale zostało o godzinie 23 zawiadomione Wojewódzkie Centrum Kryzysowe i pan wojewoda Wójcik dzięki sprawnej akcji i włączeniu do tego służb wojska udało się ten przeciek z geowłókniną ustabilizować i zabezpieczyć. Wojsko także przepatrolowało całe obwałowanie tego zbiornika. W tej chwili jest bezpiecznie, zbiornik piętrzy. Ja mam sygnał, że w tej chwili Racibórz pracuje normalnie i nie ma zagrożenia. Natomiast mamy, jeśli chodzi o sytuację powodziową i tą, o którą mówił pan premier we Wrocławiu, to dotyczy to miejsca we Wrocławiu Marszczowice. Mieliśmy wczoraj, ja też uczestniczyłam osobiście w sztabie kryzysowym Wojewódzkiego Centrum Kryzysowego i ponieważ pierwotnie akcja była planowana na godzinę 9 rano, musieliśmy wszystko uruchomić w nocy, ponieważ tam na to osiedle ma wpływ nie tyle Odra, co pracujący w pobliżu zbiornik Mietków, który należy do Wód Polskich. Natomiast do tego zbiornika nagle dopłynęła ogromna ilość wody. Ta ogromna ilość wody wcześniej nie była prognozowana, a ona wpadła ze zbiornika, którego administratorem jest Lubachów i Tauron. W związku z tym w nocy jeszcze konsultowaliśmy się z Tauronem. Nie zostaliśmy jako Wody Polskie poinformowani o tym zrzucie i ta woda idzie na Marszczowice, ale zadziałaliśmy wczoraj wieczorem, przyspieszyliśmy, ponad 100 żołnierzy pojechało układać worki na wałach, bo tam jest sytuacja, to jest 500 metrów z jednej strony, 500 metrów wału i później około kilometra. Tam jest o tyle trudna sytuacja, że w jednym miejscu mamy do czynienia, to jest teren miejski, realizujemy scenariusz pana prezydenta, służb pana prezydenta numer 6 i tam to jest zarośnięte. Więc układanie worków w miejscu, które jest zarośnięte i w którym mamy różny poziom wysokości, a musimy do pewnego uzyskać, jest mocno utrudnione. Natomiast tam w tej chwili to trwa, aczkolwiek tam też w nocy mieszkańcy już się pojawili i nie wiadomo, czy nie będzie potrzebna ewakuacja. Dodatkowo przed chwilą dostałam informację, że bardzo jest potrzebne, żeby uruchomić przez pana wojewodę również wojsko do przepatrolowania zbiornika Mietków. On długo już piętrzy wodę. I jeżeli zbiornik bardzo długo ma w sobie wodę, może dojść do przesiąków, ponieważ on jest typu ziemnego, czyli to jest ziemia, która nasiąka i może zacząć puszczać. W związku z czym potrzebujemy pilnie uruchomić wojsko do przepatrolowania tego i sprawdzenia, co tam się dzieje. W tej chwili z tego zbiornika schodzi woda. Wcześniej schodziła w wielkości 40 metrów sześciennych na sekundę, obecnie schodzi już 60 i to zgodnie ze scenariuszem miasta, tak jak to mamy określone, powinno schodzić do godziny 9, czyli w tej chwili jesteśmy przed tym momentem, kiedy tej wody będzie tam najwięcej. To nie jest woda pochodząca z Nysy Kłodzkiej, to nie jest woda pochodząca z Odry, ale lokalnie z tego zbiornika. I dlatego wcześniej w scenariuszach my, nie wiedząc, że Tauron spuści wodę, nie braliśmy tego pod uwagę. Natomiast to jest w tej chwili wyjaśnione. Nie chcemy w tej chwili tego tematu drążyć. To zostanie wyjaśnione później, natomiast musimy działać i adekwatnie się do tego odnieść. W związku z tym akcja rozpoczęła się w nocy. Pan prezydent też był na Marszczowicach w nocy. Ten akcją zawiadują już dyrektorzy zarządu zlewni Wód Polskich, czyli siedzą tam po prostu dyrektorzy i pokazują, w które miejsca należy układać worki. Jest wojsko i tu musimy powiedzieć o niesamowitym poświęceniu, bo mam sygnał, że stopień zaangażowania wojska i poświęcenia jest nieprawdopodobny i naprawdę dużo się dzieje. Jeśli chodzi o Nysę i wał na Nysie, to naszym celem jako Wód Polskim jest ochrona Nysy w jak największym stopniu. Natomiast odpływ zmniejszyliśmy do 800 i w tej chwili cały czas staramy się przeliczać, żeby ten odpływ jeszcze zmniejszyć. Zmniejszenie odpływu ze zbiornika sprawi, że Nysie nie będzie przybywało dużo wody, a może nawet obniży się. Natomiast ze względu na to, że jeszcze mamy dopływ do zbiornika i musimy tam robić sobie miejsce na ewentualny dopływ wody, spracowujemy, ale zeszliśmy, jest mniej tej wody, spuszczamy ze zbiornika, przechodzimy na ten, bardziej gromadzimy po to, żeby ochronić Nysę i też umożliwić akcję ewakuacyjną. Ja chciałam powiedzieć, że w Nysie mamy zarząd zlewni, nasi pracownicy tam mieszkają, to są ludzie związani. Ja dziś w nocy też
Około godziny pierwszej kontaktowałam się z panem starostą i zapewniałam, że dla Wód Polskich ochrona Nysy jest absolutnym priorytetem i cały czas sprawdzamy, czy możemy jeszcze przykręcić, czy możemy jeszcze mniej wody ze zbiornika spuszczać. Natomiast to jest uzależnione od tego, ile tej wody dopływa. To podobnie jak z wanną. Płynie woda i spuszczamy. I teraz, jeżeli się przeleje, jesteśmy w trudnej sytuacji, ale cały czas monitorujemy, co zrobić, żeby bądź. Tam też jest akcja wojska, są układane big bagi, jest podwyższany brzeg. My też tam jesteśmy jako Wody Polskie. Natomiast sytuacja jest jeszcze cały czas trudna, ale będziemy dążyć do zmniejszenia odpływu. Jeżeli faktycznie teraz zgodnie z prognozami MGW poprawia się, nie będzie padał deszcz, my będziemy tą wodę spracowywać. Spracowywanie oznacza, że będziemy ją bardzo powoli spuszczać, nie doprowadzając do sytuacji, że spotkają się fale z dwóch kierunków, z Odry i z Nysy Kłodzkiej. Odrę trzyma Racibórz, Nysę Kłodzką spracowujemy. Będziemy się, natomiast tak jak powiedziałam, priorytetem dla nas jest ochrona Nysy. Bardzo chcemy, cały czas badamy, na ile możemy jeszcze przykręcić ten spływ, żeby ratować Nysę. Wczoraj też uzgodniliśmy to, żeby była możliwa ewakuacja. Przykręciliśmy, choć warunki hydrologiczne na zbiorniku nie były aż takie, ale no, trzeba było podjąć też troszkę ryzyka, tak, żeby to zrobić. Natomiast w tej chwili mamy nadzieję, że będzie możliwe. Także chciałabym zapewnić, że Wody Polskie mają świadomość sytuacji. Jesteśmy wszędzie, monitorujemy, patrolujemy i też działamy. Cały czas centrum nasze obliczeniowe, które sprawdza właśnie tą wysokość, liczy to cały czas i patrzy, jak ze zbiorniku schodzi woda, a potem określa, ile możemy przykręcić, ewentualnie odkręcić, pracuje. Przyjechała dodatkowa ekipa, to są ludzie od modelowania matematycznego i oni już całą noc siedzieli, bo musieli zmienić zmianę z Wrocławia. Więc jesteśmy w trybie 24/24, mamy ludzi, którzy są wyspani, tak? Bo to też jest ważne, żeby ludzie, którzy nad tym pracują, byli przytomni i wiedzieli, co robią, żeby uniknąć błędów. Natomiast to jest zawsze sprawdzane przez drugą osobę, więc chciałabym to zapewnić. Racibórz jest bezpieczny, problem jest na Mietkowie i chciałabym w tym momencie zgłosić po prostu do pana wojewody konieczny patrol wojska, konieczny udział wojska i przejrzenie, czy ten zbiornik, ze względu na to, że piętrzył wodę przez dłuższy czas, czy on jeszcze jest w porządku, ewentualne zabezpieczenie. Ale to dotyczy Marszczowic, to jest Marszowic, przepraszam panie prezydencie, to ze zmęczenia. I tak jak powiedziałam w nocy, pan prezydent też tam był, nasi dyrektorzy tam są, bezpośrednio kierują akcją, zabezpieczamy, tak? Zobaczymy do godziny 9 zgodnie ze scenariuszem. Pragnę tutaj powiedzieć, że scenariusz, który mamy w zarządzaniu kryzysowym, który ma miasto, jest oczywiście teoretycznym, tak? To były wyliczenia w sytuacji, w której nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało. Teraz go sprawdzamy empirycznie, czyli testujemy różne rzeczy, które zostały przygotowane w ramach zarządzania kryzysowego do tego, żeby mamy założenia, tak? Natomiast jak faktycznie to będzie wyglądało, nie wiemy, ale wyprzedzająco działamy. Tak jak mówię, ogromna praca ze strony wojska, ogromne zaangażowanie samorządów, w nocy zwożenie piasku, zwożenie worków, ludzie wyciągani z łóżek z ogromnym poświęceniem. To dotyczy również, z tego co pamiętam, brygady wojska, która przyjechała z Lublina i natychmiast została po przyjeździe o godzinie 4 rano, dołączyła do ekipy układającej worki. Także to jest ten fragment Wrocławia. Natomiast jeśli chodzi o cały Wrocław i Wrocław może być zagrożony wtedy właśnie tą falą z Odry i z Nysy Kłodzkiej, to Racibórz, który funkcjonuje obecnie bez zarzutu, dzięki też szybkiej interwencji wojska i pana wojewody Wójcika, zabezpiecza falę z Odry. Natomiast Nysę Kłodzką powoli spracowujemy. To jest między innymi zbiornik Nysa. No i tutaj też bierzemy pod uwagę ochronę Nysy. To tak w skrócie o tych najważniejszych rzeczach, które są w mediach, jak to wygląda ze strony Wód Polskich. Jeśli pan premier pozwoli, pozostałe. Polder Buków, mieliśmy przesiąg, natomiast wynikał ten przesiąg ze względu, że występuje nielegalny wylot należący do zlikwidowanego zakładu przemysłowego. Niestety zdarza się, że ktoś podkopuje takie instalacje, my o tym nie wiemy. Zasypano rurociąg i utworzono w tym miejscu nasyp. Dziękujemy Państwowej Straży Pożarnej za udział. Polder Żelazna, to jest już województwo opolskie.
Zadysponowaliśmy wczoraj o siły i środków, w tym worki z piaskiem, do umocnienia około 20 metrów odcinka obwałowania tego polderu, czyli to jest suchy polder. W momencie, kiedy przychodzi woda, jest gromadzone, ale trzeba było zabezpieczyć kawałek. I on znajduje się w granicach miasta Opola. Działamy, to jest lewy przyczółek. Przeciek wału rzeki Olza również już jest zabezpieczony geowłókniną i workami z piaskiem. Również Wody Polskie razem z Państwową Strażą Pożarną. Bardzo dziękujemy za to. Polder Jarnołtówek, czyli ten, który dwa dni temu tak bardzo martwiliśmy się, że się przeleje. Tam dosłownie zabrakło centymetrów na przelanie. W tej chwili jest prowadzony zrzut wody. On już jest, ma rezerwę powodziową. Jesteśmy po bezpiecznej stronie. Nie będzie, pogoda się nie pogorszy, to co mówi IMGW. Jarnołtówek, możemy powiedzieć, że jesteśmy już bezpieczni, spracowujemy wodę. Mieliśmy też przesięki hydrauliczne, czyli gdzieś tam woda ucieka jakimiś małymi fragmentami, gdzieś tam sobie ciurka, ale na długim odcinku. Na rzece Stobrawa i podobnie WO został naprawiony z centrami kryzysowymi gminy Popielów, wójtem Popielowa i Ochotniczą Strażą Pożarną Stobrawa. Bardzo dziękujemy za włączenie się do akcji. Racibórz, już mówiłam, funkcjonuje normalnie. Dziękujemy bardzo wojsku za udział, za nawiezienie w nocy materiałów do zabezpieczenia. Awaria wału w Ostrawie, potwierdzenie. Nie ma wpływu na zbiornik Racibórz, nie spowoduje większego dopływu do zbiornika w Raciborzu. Mamy uszkodzenie wału 20 metrów w miejscowości Osłoboga i Racławice Śląskie i podtopienie w miejscowościach Wierzbiec, Harbelin, Łąka Prudnicka, Moszczanka, Prudnik. I tutaj dwa dni temu informowałam, że na Prudniku udało się zabezpieczyć oczyszczalnię ścieków. Teraz znowu musimy ją zabezpieczać, żeby ją nie zalało. Akcje trwają. Jeśli chodzi o Kraków, sytuacja jest stabilna. Mamy przekroczenie stanów alarmowych jedynie w trzech miejscach, znaczy ostrzegawczych, przepraszam. Dwa na Wiśle, miejscowość Pustynia i Sierosławice oraz jeden na Solewo-Święcimiu. Kulminacja fali już jest poniżej Krakowa, czyli już przez Kraków przeszła. Mamy zagrożenie na terenie nadzoru wodnego Wód Polskich Oświęcim, potok Bachosz. I w tej chwili działamy wspólnie z wójtem, z Państwową Strażą Pożarną z Oświęcimia, mieszkańcami miejscowości Włosienica i Stawy Monowskie oraz PKP. Sprawa w toku, zabezpieczamy. Podjęto działania, które już podjęliśmy. Wiele zabudowań zostało ochronionych w Oświęcimiu i w tych miejscowościach oraz nasyp kolejowy we Włosienicy, tak żeby utrzymać ruch kolejowy. Pompownia Gromiec na Potoku Gromieckim, to jest dalej województwo małopolskie, też mieliśmy pewną trudność, przepompowaliśmy wody. Natomiast porównując to do sytuacji województwa dolnośląskiego i do województwa śląskiego, na dzień dzisiejszy nie widzimy tam zagrożeń, wszystko jest pod kontrolą. W tej chwili Marszczowice to jest ten najważniejszy fragment z tego zbiornika Mietków i konieczne wysłanie sił wojska do przepatrolowania zbiornika, sprawdzenia, co tam się dzieje. Woda jest spracowywana. O 9:00 zgodnie ze scenariuszem powinna być kulminacja zrzutu. Zrzut jest o połowę mniejszy niż pierwotnie zakładaliśmy, natomiast nadal potrzebujemy sprawdzenia. Dziękuję bardzo. Panie premierze. Ja mam jedną uwagę, a właściwie pytanie i równocześnie zalecenie. Mieliśmy informację, że Tauron, a to jest kluczowy partner w pewnych aspektach, że współpraca układała się dobrze na Opolszczyźnie na przykład. Natomiast ta informacja, którą od pani otrzymaliśmy o tym zrzucie wody, braku informacji, braku kooperacji jest szokująca, powiem szczerze. Ja bym bardzo prosił o, jeśli nie w tej chwili, to jak najszybciej, o bardzo precyzyjną informację. Jak wygląda podległość w tej chwili w kontekście prawa działania na zbiornikach, na wodach, które są w dyspozycji Tauronu? Czy oni są zobowiązani jednoznacznie wykonywać nasze polecenia? I zgadzam się z panią prezes, absolutnie nie teraz jest czas na śledztwa i rozliczenia, ale chodzi o zapobieżenie tego typu wydarzeniom w najbliższych dniach. Więc dobrze byłoby, żebyśmy wiedzieli jednak, kto jest za to odpowiedzialny i w jaki sposób możemy ich dyscyplinować, no bo
Ja jestem gotów użyć wszystkich dostępnych metod, żeby dyscyplinować firmy, no, teoretycznie niezależne, ale jednak w tej sytuacji muszą być absolutnie podporządkowane. Panie premierze, wczoraj w nocy mieliśmy już kontakt z prezesem Tauronu i to już będzie naprawione. Będziemy taką informację. To wynika z tego, że każdy zbiornik ma wydaną decyzję administracyjną, której częścią jest instrukcja gospodarowania wodami i ta decyzja wskazuje, kogo należy powiadomić. I zgodnie z tym, co wczoraj w nocy powiedział mi prezes Tauronu, zostały powiadomione centra kryzysowe w Świdnicy i w Wałbrzychu, ale musimy to sprawdzić. I prawdopodobnie na tej linii my nie dostaliśmy informacji, ale my nie byliśmy w tym pozwoleniu wymienieni jako ci, którzy mają otrzymać informację. Innym kanałem mieliśmy ją otrzymać. Natomiast jesteśmy w stresie, jest trudna sytuacja, więc ja nie chciałabym tutaj nikogo obwiniać. Tak jak pan premier mówi, będzie. Natomiast mamy kontakt z Tauronem od wczoraj od godziny 23. Pan prezes z nami rozmawiał, więc tutaj ta sytuacja na pewno zostanie naprawiona i w tej chwili jesteśmy w stałym kontakcie. Dziękuję, ale też oczywiście po naszej odprawie też podejmę działania, ale też na pewno nas słuchają. Znaczy są czasami suche przepisy. Nie możemy interpretować tych przepisów na rzecz wygodnictwa, jeśli przepisy nie wymuszają na przykład na Tauronie działania, które nam ułatwi pracę, ale przecież nie zabraniają, to niech wszyscy zachowują się tak, jak przystało w sytuacji stanu klęski żywiołowej, więc ja od Tauronu tego tłumaczenia nie będę przyjmował, że działali co prawda zgodnie z przepisami, ale niewystarczająco energicznie. Tutaj ludzie pracują niezgodnie z przepisami po 40 godzin na dobę, przesadzam, ale wiecie, o czym mówię. Więc bardzo bym oczekiwał od wszystkich podobnego zaangażowania i takiej czujności. Nie ma czasu na proceduralne wygodnictwo. Także dziękuję za tę informację. I też uwaga na marginesie, bo to nie jest jedyna informacja, która potwierdza niezwykłą przydatność wojska w tych godzinach. Wszędzie, gdzie wojsko się pojawia, widać wyraźną poprawę działania. Więc panie ministrze i panowie generałowie, jeśli jeszcze są jakieś zasoby, dla ludzi jest też, zauważyłem, ze względów takiego poczucia bezpieczeństwa to wiecie, jak ważne jest też taka dobra kondycja psychiczna tych, którzy zostali zalani, i to obecność żołnierzy naprawdę bardzo dobrze wpływa też na taką i kooperację między ludźmi i zaufanie do państwa, więc proszę rzeczywiście, jeśli są tylko takie możliwości, żeby użyć wszystkich zasobów. I to też jeszcze przy tej okazji, to nie ma nic wspólnego z pracą Wód Polskich oczywiście, ale nie chcę zapomnieć o tej uwadze. Otrzymałem w nocy od naszych ludzi w Kłodzku, ale to nie jest jedyne miejsce, informacje o licznych przypadkach szabru i złodziejstwa. Więc też bardzo bym powiem, że policjanci są też zajęci samą akcją ratowniczą czy zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi, ale tam, gdzie woda opadła, ta sytuacja staje się rzeczywiście dramatyczna. I wiecie, od tego zależy w dużym stopniu zaufanie ludzi do działań państwa. Znaczy, czasami trudno namawiać ludzi na przykład do ewakuacji, bo oni mają poczucie, że jak ich nie będzie na miejscu, no to stracą swój dobytek. Więc prosiłbym, żeby ten aspekt też brać pod uwagę. Jeśli mamy inne zasoby, nie tylko policyjne, to tam, gdzie woda opadła, musimy bezwzględnie działać. Wiem, że już były pierwsze przypadki interwencji policji, dziękuję, znaczy wobec szabrowników, dziękuję za to, ale prosiłbym o, jeśli to tylko możliwe, o zwiększenie wysiłku w tej kwestii, szczególnie w większych miejscowościach, gdzie woda opadła.